Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, czy mogę zadać pytanie? O, Polish Studio, dzień dobry pani. Czy zna pan powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają? Oczywiście, ale nie mogę tego potwierdzić, bo ich nie mam. Ale idzie pan do banku, po co? Jak to po co? Po pieniądze. Przecież panu dobrze bez nich. Tego nie powiedziałem. A tak naprawdę to nie idę po pieniądze, tylko po pożyczkę na dom. W takim razie życzę szczęścia. I pieniędzy. Zapytaj o najlepsze oprocentowanie hipotek w polskiej Credit Union. Poznaj świat, który jest teraz w zasięgu twojej ręki. Kultura Dalekiego Wschodu, amazońska dżungla, egzotyczna przygoda. Piast spełni twoje marzenia o idealnych wakacjach. Czas zacząć żyć. Window Gallery Decor. Pierwszy sklep z polskimi firankami w Kanadzie. Setki bajecznych kolorów i wzorów firanek, zasłon, paneli, obrusów i bielizny pościelowej. Gotowe wyroby i wzory oraz możliwość uszycia dekoracji okna według twojego pomysłu. Jak już zapowiadaliśmy, nasza Credit Union rozpoczęła nową akcję promocyjną. Więcej szczegółów na ten temat dowiedzą się Państwo z rozmowy przeprowadzonej przez Renatę Ullman. Dzień dobry Państwu. Od 1 września w Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza trwa nowa promocja tzw. kont CYS dla dzieci, młodzieży i studentów. O szczegółach promocji rozmawiamy z Panią Mają Świątnicką, kierownikiem działu marketingu. Pani Maju, proszę nam powiedzieć, do kogo kierowana jest ta kampania i czego dokładnie dotyczy? Dzień dobry Państwu. 1 września rozpoczęliśmy akcję promocyjną naszych kont dla dzieci, młodzieży oraz studentów, czyli dla naszych najmłodszych członków. Akcja promocyjna związana jest z kolejną edycją naszego konkursu połączonego z Loterią Wartościowych Nagród Gotówkowych i potrwa do końca listopada. W tym roku w konkursie mogą wziąć udział i wygrać atrakcyjne nagrody gotówkowe zarówno nowi, jak i istniejący członkowie. A na czym polega tegoroczny konkurs i co można w nim wygrać? Aby wziąć udział w konkursie, należy pomiędzy 1 września a 30 listopada tego roku otworzyć w Polskiej Credit Union konto CYS przeznaczone dla dzieci, młodzieży oraz studentów. To jest pierwszy krok w kierunku zdobycia szansy na wygranie $1000 w loterii. Druga szansa na wygranie gotówki w wysokości $1000 to umieszczenie na ścianie Credit Union na Facebooku pozytywnego komentarza odnoszącego się do konta CYS i oczywiście wpisanie się do facebookowego grona fanów Polskiej Credit Union. Jest również trzecia możliwość wylosowania nagrody gotówkowej, z której powinni być zadowoleni wszyscy ci, którzy już posiadają konto CYS. Jeśli zarekomendują to konto swoim kolegom i koledzy zostaną członkami Polskiej Credit Union i również otworzą u nas konto CYS, wówczas osoba rekomendująca otrzyma los na loterię, który umożliwia wylosowanie jednej z czterech nagród gotówkowych po $250 każda. A w jaki sposób starają się Państwo przyciągnąć uwagę najmłodszych? Staramy się, aby nasza oferta kierowana do tej grupy była atrakcyjna i konkurencyjna względem produktów i usług dostępnych na rynku. Chcemy, aby zauważyła ten fakt młodzież, a także rodzice, którzy zawsze wiadomo przecież troszczą się o sprawy finansowe swoich dzieci. Konta te są bezpłatne i zwolnione z opłat związanych z ich obsługą, a transakcje na nich przeprowadzone są bezpłatne i oferują dostęp do bankowości internetowej oraz telefonicznej. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia zwłaszcza młodego człowieka, dla którego każdy dolar, każda oszczędność i każdy nieponiesiony wydatek mają znaczenie. Chcę powiedzieć, że konkurs nasz to jedynie pretekst do tego, aby po raz kolejny zaprezentować te bardzo korzystne dla naszych najmłodszych członków rozwiązania finansowe. Dla przypomnienia też dodam, że osoby posiadające naszą kartę bankomatową mają dostęp do bezpłatnej sieci bankomatów w Kanadzie, skupionych w sieci Exchange Network. A zatem w ponad 700 bankomatach w Ontario i ponad 2400 w całej Kanadzie można dokonać bezpłatnych transakcji bez jakichkolwiek opłat serwisowych. To jest niezwykle wygodny bonus wynikający z faktu posiadania karty bankomatowej Polskiej Credit Union. Pani Maju, czym charakteryzują się te konta i dla kogo są przeznaczone? Pierwsze konto CYS można założyć mając już 6 lat. Konto młodzieżowe przypada na wiek od 10 do 15 lat, a następnie w wieku lat 16 założyć można już konto studenckie i korzystać z niego do 25 roku życia. Konta te to produkt finansowy, który rośnie wraz z jego właścicielem i oferuje coraz szerszą obsługę finansową naszych członków, proporcjonalnie do tego, jak rosną jego potrzeby wraz z wiekiem.
Jest to bardzo atrakcyjna oferta dla młodych ludzi, przede wszystkim dlatego, że nie obciążamy naszych najmłodszych członków opłatami za wykonywane usługi finansowe. Nie ma tu więc opłat za prowadzenie tych kont, nie wymagamy utrzymania miesięcznych minimalnych kwot, oferujemy za to nielimitowaną, bezpłatną ilość transakcji, takich jak podejmowanie i deponowanie gotówki, czy transakcje w sklepach, a także opłacanie rachunków, czy też nieograniczony i bezpłatny dostęp do bankowości internetowej oraz przez telefon. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio w naszych oddziałach, na naszej stronie internetowej lub dzwoniąc do naszego call center. To rzeczywiście jest bardzo atrakcyjna oferta ze strony Polskiej Credit Union i mam nadzieję, że obecny konkurs przyciągnie szerokie zainteresowanie dzieci, młodzieży i studentów. Ja w to bardzo wierzę i dla przypomnienia dodam, że konkurs trwa do końca listopada, a już w sobotę 4 grudnia tego roku odbędzie się losowanie nagród w naszym oddziale w Mississaudze przy Central Parkway. Bardzo serdecznie zapraszam dzieci, młodzież oraz studentów do naszych oddziałów oraz do otwierania kont CYS.